Witajcie kochani, Rafał z tej strony. Wreszcie przyszła do nas prawdziwa złota polska jesień. Dzisiaj był mróz i to mocny, jeżeli chodzi o warunki nocne. A ja przyjechałem tutaj nad ranem i mamy teraz super klimat, bo już ten mróz i szać ustępuje, a wchodzi coraz mocniej słońce. Mini 4 Pro ma aktualizację, nie wiem czy widzieliście. Główna kwestia, jeżeli chodzi o tę aktualizację, to jest kompatybilność z nową aparaturą, która wyszła na rynek wraz z DJI Neo, a mianowicie to jest aparatura DJI RCN3. My mamy ze sobą dzisiaj aparaturę drugą i ona spokojnie wystarczy i zrobimy sobie taki fajny lot tutaj jesienny, przelot. Pokażę Wam, jak wyglądają ustawienia. Ja założyłem filtr ND16 tutaj polaryzacyjny. Uważam, że on jest optymalny, bo oświetlenie wydaje się, że o tej porze już powinno być słabsze, ale wbrew pozorom jest bardzo intensywne. Mamy kąt padania światła jak w Skandynawii, bardzo niskie słońce, a my już zaczynamy. Zapraszam, let's go! Ok, wystartowaliśmy, zrobimy sobie teraz ustawienia bardzo szybko, jeżeli chodzi o kamerę. Mamy D-Log M i to jest wszystko w porządku. Asystent wyświetlania kolorów, teraz jak widzicie te kolory są płaskie, ale asystent pozwala mi na to, żeby mniej więcej się nawiązać do tego, co będzie docelowo. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, tutaj na 50 Hz mogę. Histogram nie jest mi na tym etapie potrzebny, dlatego że mniej więcej wyczuwam ekspozycję. Siatkę na 2/3 i środkową tak, obramowanie nie. Jeżeli chodzi o inne rzeczy, poziom szczyt to jest w ogóle źle przetłumaczone, bo to jest focus peaking, ale my nie ostrzymy manualnie. Jeżeli chodzi o balans bieli, zrobimy sobie 5800, tak to wygląda. Styl ustawimy ostrość na -2 i redukcję szumów na -1. Jeżeli chodzi o kartę pamięci, mam dostępnych jeszcze 22 GB, wystarczy. I to jest to ustawienie. Teraz popatrzmy sobie na manualne ustawienie. Jak widzicie, ISO bardzo mocno poszło. Spróbujmy zmniejszyć na setkę ISO i teraz 0,01 sekundy. To jest dobra wartość. Troszeczkę prześwietlam, ale ja się za moment skieruję w takim razie migawkę, żeby już nie lądować. Na 0,01 sekundy sobie ustawimy. Tutaj nie ma takiego ruchu specjalnego, ale to jest to. I pierwsze ujęcie, które chciałbym zrobić, może delikatnie od słońca odejdziemy, tylko najpierw się muszę zorientować, jak ja tutaj jestem, spokojnie się zmieszczę. To jest ujęcie, gdzie polecimy w bok, ale troszeczkę do tyłu i będziemy się wznosić. I to jest mniej więcej ujęcie takie, czyli prawy drążek tylko w prawo, i do tyłu, czyli po przekątnej, czyli na dół, prawy drążek na dół i w prawo, a lewy unosi się. Super. Max altitude reach. W tej chwili jesteśmy na 120 metrach i lecimy kawałek do tyłu. Wygląda to bardzo ładnie. Ok, żeby powtórzyć to ujęcie, bo będzie ciekawsze, jak będziemy schodzić w dolinkę, polecę jeszcze kawałek. Jak widzicie, jest bardzo surowo teraz. Jeszcze się dzień na dobre nie rozkręcił. Z tamtej strony nie jest aż tak ciekawie, z tej jest zdecydowanie lepiej. I tu już widać te nasze kolory, o których mówiłem. Więc lecimy w drugą stronę i to jest prawy drążek w lewo, ale też do góry. I lewym drążkiem tylko delikatnie sobie kontrujemy prawo. Tak jest, tak jak teraz. Jestem na 120 metrach. Bardzo fajna plastyka wychodzi, delikatnie idę w stronę prześwietlenia, więc muszę odpuścić kąt, a przenieść się troszkę do przodu i ten lot będzie do przodu i lekko w lewo. W tej chwili leciutko przepalamy prawą stronę nieba, jestem tego świadomy. Za chwilę spróbujemy w takim razie pograć troszeczkę jeszcze shutter speed. 1,320 sekundy. Tak jak mówiłem, oświetlenie jest w tym momencie dość mocne. Dobra, spróbujmy polecieć bliżej. To co zrobię teraz, to się lekko przybliżę. Jest tutaj też dużo cieni, ale tak to wygląda, jeżeli chodzi o jesienne ujęcia. I teraz polecimy sobie właśnie do przodu i lekko w lewo, a lewym drążkiem leciutko skontrujemy, żeby zobaczyć, co tu fajnego nam się odkrywa. No i wygląda to nawet nieźle. To jest pierwsze takie ujęcie, które można zrobić.
Ono jest bardzo w porządku. Wiadomo, że to jest ujęcie specyficzne, dlatego że tutaj kąt też gra bardzo mocno. Zobaczmy, czy tutaj jest coś ciekawego. Tak, jeszcze z tej strony można bardzo fajnie zrobić ujęcie do tyłu. Ja się leciutko obniżę i ze skrętem jeszcze w prawo delikatnie, czyli lot do tyłu w lewo, obniżanie i skręt w prawo. Mamy cztery bodźce de facto. Bardzo fajnie to wygląda na tym poziomie. Oczywiście to jest taki landshaftik, który można wykorzystać dosłownie 10 sekund. Zrobimy jeszcze lepszy efekt. Obniżę się bardzo delikatnie i polecimy sobie teraz tak, żeby było widać pierwszy i drugi plan dość wyraźnie. Pamiętajcie, że miniacz nie ma zooma, nie ma obiektywu zoom, tak jak w przypadku Era trójeczki, ale nie szkodzi. Możemy tutaj ten efekt uzyskać poprzez dość mocne... Teraz muszę wydłużyć tylko shutter speed, bo latamy w manualu. I to, co możemy zrobić, w tym momencie uzyskamy taki efekt właśnie 3D i wykorzystamy drugi plan do tego ujęcia. Nasza wizja teraz jest taka, żeby nagrać troszeczkę w bardziej korzystnym kącie w stosunku do słońca, żebyśmy nagrali, muszę być odrobinę wyżej. Bardzo dużo zależy przy tym niskim świetle ogólnie od tego, jak my jesteśmy nawiązani w stosunku do słońca. Tutaj już mi trochę brakuje zasięgu, ja się podniosę jeszcze delikatnie. Jak widać, kąt kamery, wysokość drona mają niebagatelne znaczenie. Ok, następny obrazeczek 3D jest taki. Znowu wydzieliłem pierwszy, drugi i trzeci plan. Gdybym latał R-em trójeczką tutaj, to mielibyśmy niezwykłe ujęcia, bo doszłaby nam tutaj, doszłoby nam tutaj działanie obiektywu, ta kompresja. No ale wiadomo, że ten szeroki kąt, on ma też swoje prawa i tak to wygląda, za to możemy pokazać troszeczkę więcej. Tutaj trzeba bardzo uważać na kąt. Ja spróbuję się przy tym ujęciu delikatnie odchylić i teraz polecimy sobie w prawo i to też wyglądałoby całkiem niczego sobie, nie? Dobra, kończymy, przeniesiemy się na inne miejsce, dlatego że tam jest jeszcze ciekawiej, jeżeli chodzi o miejscówkę. I spróbujemy zrobić sobie ujęcia takiej samotnej skały, która nazywa się Jastrzębnik, a ja już wracam do nas i zaraz będziemy lądować. Tutaj po zmianie miejscówki mieliśmy szczęście, bo jeszcze pendolino się załapało na szybkie ujęcie, ale to co mogę powiedzieć, starałem się pograć pierwszym, drugim i trzecim planem, bo to wychodzi naprawdę fajnie. Oczywiście ustawienie względem słońca było korzystniejsze na tych ujęciach, i stąd ta zmiana też. Fajnie kolory wyszły. Ogólnie jestem zadowolony z tej sesji. Może brakło trochę chmur, bo zwróćcie uwagę, że to niebo jest w sumie czyste i czyste niebo też nie do końca jest takie dobre. Jednak chmury dodają dramaturgii i całość wygląda dużo ciekawiej. Natomiast nasz obiekt główny, skała, którą mieliśmy nagrać, niestety o tej porze dnia jest w cieniach, więc trzeba tą samą sesję zrobić o zachodzie słońca. Wtedy na pewno będzie ciekawiej. I na pewno warto wrócić w tą miejscówkę, bo jeszcze ładnych parę dni będą tutaj mega warunki, jak tylko słońce przyświeci. Słuchajcie, dzięki serdeczne za tą szybką, fantastyczną sesję jesienną. Wiadomo, że trzeba się streszczać, bo jest zimno i na tym to polega. Także krótko, ale treściwie przygotowujemy się, opracowujemy sobie plan i lecimy. Oczywiście przy okazji wszystkie osoby, które zaczynają przygodę z dronem, zapraszam do mojego bezpłatnego treningu online, gdzie znajdziesz tych 5 pierwszych kroków, jeżeli chodzi o przygodę z dronem. Twoja wizja, wybór modelu, ścieżka rozwoju, tak żeby dron po 3 miesiącach nie wylądował w szufladzie i nie zbierał kurzu, bo to jest kupa kasy, którą warto wykorzystać, a zarazem wykorzystać w pełni drona. Pamiętajcie też, że jestem autorem przewodników online, mam opracowania warsztatowe dotyczące tych nowych modeli, zarówno Mini 4 Pro, jak i R 3 i Mini 3 Pro. Są też techniki lotu podczas filmowania, jest szereg różnych ciekawych rzeczy, a także program rozwojowy Team 250 gramów szczęścia. Trzeba sprawdzić koniecznie, co jest dla Ciebie i skorzystać, rozwijać się, bo jesień
tydzień to nie znaczy koniec sezonu, wręcz warunki są jeszcze lepsze. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego i widzimy się na bieżąco w kolejnych epizodach. Trzymajcie się, cześć!